Dreaming Buenos Aires, wystawa fotograficzna autorstwa Zbyszka Mroza, zagościła w klubie Polonia na Richmond. Na nasyconych barwami zdjęciach podziwiać można stolicę Argentyny, jej architekturę i mieszkańców. Pan Zbyszek zainteresował się fotografią 10 lat temu. Traumatyczne przeżycia tamtego okresu sprawiły, że zapragnął uzewnętrznić swoje uczucia. Nowa pasja stała się znakomitym środkiem wyrazu. Wszystkie takie moje niepewności i zagmatwania w głowie po śmierci mamy, po śmierci dziadka, jeszcze tam kilka innych rzeczy, które się stały w międzyczasie. I wtedy właśnie zdecydowałem, że muszę coś zrobić kreatywnego, twórczego. I jako, że w szkole zawsze mi powiedzieli, że mówili, że nie mogę rysować ani malować, wziąłem się więc za fotografię. Obok aktywnego działania w zawodzie, pan Zbyszek zajmuje się także kształceniem młodych fotografów. Naucza w dwóch szkołach w Londynie, a wśród jego uczniów znajdują się także Polacy. Utalentowany fotograf nie planuje jednak kariery w kierunku nauczania. Ja w tej chwili uczę w szkołach, tutaj w Richmond i w Twickenham, fotografii cyfrowej, fotografii analogowej. Także jest jeszcze troszeczkę pracy w tym, ale oprócz tego chcę się oderwać troszeczkę od tej pracy nauczycielskiej i zacząć moją troszeczkę taką bardziej pracę twórczą. Zbyszek Mróz używa w pracy oryginalnej techniki. Używając odpowiednich chemikaliów w procesie wywoływania zdjęć ze slajdów, otrzymuje duże nasycenie kolorów oraz kontrast, które są tak charakterystyczne dla jego sztuki. So you just...